OK, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. To jest szybka aktualizacja. Bitcoin 61400. Iran atakuje Izrael, w związku z tym Bitcoin spada. Gdy Bitcoin dobije do linii trendu wzrostowego, ja otrzymam alert. Ten alert również wam publikuję. Możecie go skopiować. Link do tego konkretnego alertu jest w komentarzu, ponieważ. Być może wtedy będzie ciekawy moment na odbicie bitcoina. Token DEDI. Token Daddy ma się znakomicie 145% w ostatnie 29 dni. Moja predykcja na Token DEDI wyglądała w taki sposób. To jest screenshot z mojego filmu, który wtedy dla Was nagrywałem. Mniej więcej to się pokrywa, co się teraz dzieje. W szwajcarskiej telewizji, jak gdyby nigdy nic, jest pokazane logo Bitcoina. Oczywiście bardzo dobra bycza informacja. Natomiast Larry Fink mówi o Bitcoinie i o tym, że Bitcoin jest cyfrowym zastępstwem złota. Natomiast Michael Saylor wypowiada się w telewizji na temat tego, że Bitcoin jest tak naprawdę lekarstwem dla wszystkich. To są predykcje Bitcoina przez różnych analityków, ale takie predykcje Bitcoina na Twitterze są bardzo, bardzo popularne teraz, a mianowicie tu, we, mun. Pokazane są poprzednie cykle, a w związku z tym, że tak to wyglądało w poprzednich cyklach, to według analityków również i tym razem Bitcoin musi zyskiwać. Czy waszym zdaniem historia również i tym razem się powtórzy, czy może będzie inaczej? Napiszcie w komentarzach. Natomiast Edward Snowden wypowiada się na temat Solany, mówi o tym, że Solana jest... Z centralizowanym systemem, który po prostu kopiuje inne systemy, tylko dzięki temu może być dużo szybsze, ale jest to niebezpieczne. A w związku z tym niewątpliwie zbliżamy się do momentu, w którym nastąpi duży ruch również na tym tokenie. Pytanie tylko, czy w stosunku do bitcoina spadkowo, czy wzrostowo. XRP miało dobre wieści, ponieważ Bitwise złożyło wniosek o etf -y na XRP, ale Ripple tylko przez chwilę podbiło do góry. Następnie w związku ze spadkami bitcoina zaczęło tracić zarówno w stosunku do Tethera, jak i do bitcoina. Injective może mieć dobre wieści, ponieważ Injective 3.0 rozpoczyna spalanie tokenów, ogromne cięcie podaży, które potencjalnie mogłoby wywindować cenę, gdyby oczywiście bitcoin na to pozwolił. A odnośnie bitcoina, to zauważyliśmy po raz pierwszy od długiego czasu chwilowo negatywne ujemne stopy finansowania w momencie, gdy Bitcoin sięgnął poziomu w rzędu 61 tysięcy dolarów. Dla spekulantów to jest informacja pod ewentualne odbicie, ponieważ większość rynku uważało wtedy, że Bitcoin musi spadać, więc tak jak widzimy spekulanci rozegrali to poprawnie, windując cenę Bitcoina o 2% w górę. Podobnie analizując SOPR, czyli spent Output Profit Ratio dla Bitcoina, zauważymy, że moment Strat na rynku to był moment, w którym warto było obstawiać wzrosty. SOPR wybiło wtedy najniższe poziomy. Ponadto Open Interest, czyli liczba otwartych pozycji na Bitcoinie. Moim zdaniem warto również ustawić alert na linię trendu wzrostowego na właśnie tę metrykę, ponieważ czy to Bitcoin dojdzie do swoich wcześniejszych poziomów linii trendu wzrostowego, czy Open Interest. W obu tych sytuacjach, moim zdaniem, będzie warto zastanawiać się nad rozgrywaniem wzrostów. Ja zatem ustawiam alert na Open Interest na przecięcie linii trendu wzrostowego i taki alert również dla Was publikuję. Możecie go skopiować. Wystarczy, że będziecie mieć konto na MaxData i możecie otrzymać takie powiadomienia na przykład na telefon, Telegram czy SMS-em. Na ten moment to by było na tyle. Dajcie znać, jakie są Wasze predykcje dotyczące Bitcoina na najbliższe dni, godziny i tygodnie. Czy kupiliście token DEDI wtedy, kiedy nagrywałem o tym materiał? Oraz pamiętajcie o skopiowaniu alertów publicznych na linię trendu wzrostowego. Ja Wam życzę udanego dnia. Jest godzina 6.07 czasu polskiego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!